Siemka, jest połowa listopada, czas najwyższy na wykopki. I tak to dość późno robię, ale nie było wcześniej czasu, jeszcze nic nie ma pozabezpieczane. Tam gdzieś w tle kordylina, palmy są całkowicie odkryte, banany koło garażu również. Na razie zajmuję się tymi na łące. Basioki, te które mają zostać w gruncie już częściowo liście, te suche, poobcinałem. A tu są dwa basio variegata, które będę chciał dzisiaj wykopać. Oddzielę tylko te największe sadzonki, reszta zostaje, czyli myślę, że będą 3-4 sztuki takich większych. Reszta zostaje. Jak ja to robię? Ucinam najpierw te suche liście. Wykopuję, patrzę, co się da oddzielić. Zasypywać będę na zimowanie tą samą ziemią, której rosną, czyli ziemia z dziury. Nie będę im dawał jakiejś nowej ziemi. Lekko podlewam i zimowisko. Dogram, jak to wygląda po wyczyszczeniu i już po wsadzeniu do wiader. Wykopane. Tu jest ten jeden. Tu drugi. Z tego odpadły podczas wykopywania, odłamały się same dwa większe odrosty. Przy tym odpadł jeden. Wszystko reszta zostaje. Tutaj jeszcze listek. Taki mocno jesienny. Coś tam wariagacji widać, ale więcej grzyba na nim niż przebarwień, ale to już taka pora. Tu jest część roślin, to jest tylko z łąki, które muszę zaraz przenieść i zacznę jutro zabezpieczać te duże basy koło garażu. Zacznę budę stawiać. To mi zajmuje przeważnie około 2 dni. Jest trochę zabawy. No i wykopać największe małe lasy, które są tam przed domem. Nie wiem, czy będzie widać. Czubki pomrożone, no to z nimi też będzie walka, ale to już zostawiam na przyszły tydzień. Dzięki śliczne i do następnego.